Witam Państwa. Dzisiaj będę opowiadać o przemocy wobec dzieci. I od razu można powiedzieć, że historia złego traktowania dzieci, bicia, maltretowania, ranienia, zabijania, sprzedawania, wyrzucania, topienia, duszenia dzieci jest bardzo długa. A historia chronienia dzieci i dostrzegania, że to jest coś złego, jest bardzo krótka. Dlaczego traktujesz tak swoje dzieci? To ludzie, a nie śmieci, które masz na własność. Ono boi się zasnąć, bo ma wyrodnych starych. Potem w nocy zamiast beztroskich snów ma koszmary. Na co dzień bez opieki, tak pozostawiany. Spuchnięte powieki, policzki zalane łzami. Chciałby żyć normalnie z normalnymi rodzicami. Ale może tylko chcieć, częściej widzi twoją pięść. Złość i gniew w tym wyrasta. Za to mógłbym cię pochlastać i nie mrugnąć przy tym wcale. Czym zawinił taki malec? Przecież na świat się nie prosił. To co wpoisz w niego ty, on potem na świat wynosi. A ty dajesz mu nienawiść zamiast ojcowskiej miłości. Brak czułości i uczuć, ciebie mógłbym wypatroszyć. Dziecku mogę tylko współczuć. Takiego ojca i matki jest ofiarą waszej wpadki. Braku odpowiedzialności, łatwo suwało się szmatki. Ludzie niby dorośli, lecz brak wam dojrzałości. Kości zostały rzucone, więc rozegraj to do końca. Niech ma matkę i ojca z prawdziwego zdarzenia. Kocha je naprawdę, a nie sprawia wrażenia. Niech się cieszy, że ma dom i niech spełnia marzenia. Świat dostarcza dość cierpienia, bólu, upokorzenia. Bite od urodzenia, nie ma żadnego schronienia. Pocieszenia i wsparcia, przytulenia i poparcia, których tak potrzebuje, ale nie otrzymuje. Bo ci, którzy mają dać, wolą budę wciąż chlać. Wolą dziecko swoje lać. Co to jest, kurwa mać? Tak się nie może dziać. Naród nie może stać i przyglądać się biernie, bo w dupie ma to pewnie. Słyszy, kiedy sąsiad za ścianą głośniej piernie, lecz kiedy bije dzieci, nic nie widzi, cicho siedzi. Przecież pójdzie do spowiedzi, potem ma sumienie czyste. We własnym mniemaniu to jest chyba oczywiste. Oczy zawistne, wokół pełno konfidencji, ale w złej intencji. Widzisz katowane dzieci, to przejdź do interwencji. Nikt nie będzie miał pretensji, a na pewno nie one. Ganda trzyma dzieci stronę, czas wziąć je pod ochronę i zmienić stosunek. Bilans pobitych niemowląt to wołanie o ratunek. Dziecko nie ma tej możliwości szukania pomocy, dawania sygnałów o swojej krzywdzie, o swoim cierpieniu. Spokój, zabawa, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dom, rodzina, zdrowa, miłość dla nich wszystkich. Być kochanym, przytulanym, o tym każde dziecko myśli. Czy tak wiele wymaga? Zastanówmy się wszyscy. Spokój, zabawa, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dom, rodzina, zdrowa, miłość dla nich wszystkich. Być kochanym, przytulanym, o tym każde dziecko myśli. Czy tak wiele wymaga? Zastanówmy się wszyscy. Druga rzecz, molestunek to zły dotyk rodzicielski. Poza domem jest anielski, ale w domu już wieczorem zwyrodniany z diabelski. Pod zabawę pretekstem bawi się z własnym dzieckiem. Tu i ta małego łechce, skrzywdzić cię nie chce. Więc o naszej zabawie nie mów nic mamie. Niech między nami to zostanie. Zaufaj mi kochanie, to będzie nasz sekrecik. Ile jest takich dzieci maltretowanych, molestowanych, zamkniętych w sobie, zeschizowanych. Psycha zniszczona przez własnych starych. Chciałby powiedzieć komuś, ale się wstydzi. Siebie się brzydzi, rodzina jego światem, lecz tego świata nienawidzi. I nie ma się co dziwić, jak można tak dzieciaka skrzywić. Świadomie i z premedytacją widzisz, zastanowiłeś się choć raz, jaki wpływ na jego rozwój skurwysynu masz. Na pewno tak, i to jest straszne. W młodym umyśle szczęście gaśnie i dzieciństwa uroki przyspierdolone z boki. Do końca życia może będzie słyszał już te same kroki. Tatusiu drogi, jak najgorzej ci życie. Już budują szubienice, więc się szykuj na stryczek. Ja na krucjatę się pisze, pełne poparcie na ten plan. Wjeżdżam w ciszę, nie wolno milczeć, więc głośno krzyczę. Dlaczego wy co widzieliście, nic nie mówicie, nie? Aż chce się ryczeć i wyjść, stoisz i patrzysz. Nie robiąc nic, nie robiąc nic.